Marek Saganowski został nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec. Witamy serdecznie na pokładzie. No i na początek takie pytanie, które od razu się nasuwa na myśl, co skłoniło trenera do podjęcia wyzwania i przyjęcia pracy w naszym klubie. Przede wszystkim wszystkich witam. Bardzo się cieszę, że dostałem taką ofertę i będę mógł tutaj kierować tą drużyną tak, aby została naprowadzona na własne tory, na te, które powinna być. Tak, żeby kibice byli dumni z tej drużyny. I dlatego ta misja, którą objąłem, jest dla mnie bardzo ważna. Przychodzi trener w wyjątkowo specyficznym momencie. Zostało 9 kolejek do końca sezonu. Wiemy, jakie są straty w tym momencie do bezpiecznych pozycji i czy ta praca, którą teraz trener podejmuje, jest nie tylko pod kątem dokończenia tego sezonu, ale również przyszłego już budowania kadry na kolejne rozgrywki? Na pewno kontrakt jest podpisany na przynajmniej rok plus rok. Ten sezon będzie po to, żeby zobaczyć, kto będzie tutaj grał, kto będzie pasował do mojej drużyny, do moich zasad. Zdaję sobie sprawę z tego, nikomu nie muszę tutaj tłumaczyć, jaka sytuacja jest klubu, zespołu. Aczkolwiek zostało 9 kolejek i w tych 9 kolejkach będziemy chcieli grać jak najlepiej, tak żeby ludzie widzieli, że jednak ten zespół, ten klub zasługują na to, żeby grać na najwyższym poziomie. Pytałem o te już jakby dłuższy okres, o ten bardziej długoterminowy, natomiast również pytam się to, co przed nami, czyli o jutrzejszy mecz z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Jaki jest plan na te najbliższe godziny, jeśli chodzi o szatnię, o ten trening pierwszy, jak trener to widzi? Nie ulega wątpliwości, że to wszystko dosyć dynamicznie się dzieje. Tak naprawdę od 2 dni jestem w kontakcie z Rafałem Kolinsem. Rozmawiamy tutaj na temat tego mojego przyjścia. Jaki plan? Plan taki, żeby przywieźć punkty z Brukbetu. Plan taki, żeby troszeczkę dać radości z gry zawodnikom. Też my, zawodnicy, też potrzebują trochę takiego spokoju i ja muszę pójść w tym kierunku, żeby uwolnić tą jakość, jaka w tym zespole jest, a na pewno wszyscy sobie zdają sprawę, że jest. A jako trener, nad jakimi elementami chciałby się szczególnie skupić teraz w tym krótkim okresie pracy? Czy mówimy tutaj właśnie o uwolnieniu takiego potencjału w szatni, o wyczyszczeniu głów, czy o jakiejś, nie wiem, taktyce? Jak trener na razie to widzi? Czy jeszcze jest za krótki okres, żeby o tym mówić? Jest krótki okres, ale oczywiście mam swój plan. Wiem, co będę chciał przekazać, co będę chciał zrobić z zawodnikami i myślę, że pierwsze efekty już niedługo zobaczymy. Doskonale wiele osób zna pana z boiska, 35-krotny reprezentant Polski, natomiast jak układała się kariera szkoleniowa Marka Saganowskiego, zanim pojawił się tutaj w Zagłębiu? No tak, ja zaczynałem tak naprawdę jako pierwszy trener w Motorze Lublin, później Pogoń Siedlce, teraz ostatnio Wisła Płock i z każdej z tych ról się, uważam, wywiązałem. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Dzisiaj te wszystkie kluby, które wymieniłem, są naprawdę bardzo dobrze wyglądają. Tak więc ta budowa, przebudowa, ten proces, który ja przeprowadziłem, dzisiaj myślę, że zwyżkuje. I na koniec pytanie, czy ma trener jakieś słowa, które chciałby skierować do kibiców, choćby przed tym jutrzejszym meczem z Brukbetem Termaliką, no ale właściwie też na końcówkę tego sezonu. Ja przede wszystkim chciałbym i oczywiście dziękuję każdemu kibicowi, który jest do końca z tą drużyną i zachęcam i wierzę w tą drużynę, którą ja będę budował, którą ja będę tworzył, że z tej drużyny kibice będą zadowoleni i dumni z niej. Dziękuję trenerze i życzę 3 punktów jutro. Dziękuję.